Hideo Kojima jest niewątpliwie złotym dzieckiem branży gamingowej, choć jego kult wyrósł na serii Metal Gear, bez wahania mogę powiedzieć, że jest również inspirujący jako Persona. Jego historia pokazuje, że pasja do tworzenia gier nie musi zamykać się wyłącznie w kodowaniu, jednak głowa pełna ekscentrycznych pomysłów to za mało by wyrobić sobie markę. Przygoda z Konami dowodzi, że Kojima potrafi również znajdować rozwiązania dla przeszkód, które stawiane są mu na drodze do celu. Jestem przekonany, że ten trening zadecydował o tym, że jego nazwisko znane jest dziś większości graczy, nawet gdy osobiście nie grali w żadną z jego produkcji. Nie trudno też zauważyć, że Hideo chętnie realizowałby się w filmach, sam nawet ostatnio o tym wspominał. Jednak celem dewelopera było i tym bardziej teraz, jest zarabianie pieniędzy. Kreatywny umysł musi zatem iść na serię kompromisów, tak aby zaoferować odbiorcom strukturę charakterystyczną dla danego gatunku, jednocześnie pozwalając sobie na ekscentryczne szaleństwa. Kojima jednak jest już w branży na tyle długo, że śmiało mógłby przybrać status gamingowej supergwiazdy, która jeśli nie leci na używkach, to karmi się uwielbieniem do własnych pomysłów i stopniowo zaczyna nawet podważać negatywne aspekty własnych pierdów. To taki etap w życiu twórcy, który dostaje potwierdzenie. Że dając koncert dla niepełnosprawnych ludzi na wózkach, śmiało mógłby rzucić się ze sceny, bo wiedziałby, że i tak by wstali, żeby go złapać. Twórca wydaje się być najbardziej kreatywny, gdy musi pokonać ograniczenia stawione przez powierzchnię płótna, jeśli pozbywa się wszelkich ograniczeń, trudno jest go odróżnić od pacjenta, dla którego daniem dnia jest Prozak w powolonie. Lata temu grałem w Metal Gear Solid i była to rewelacyjna jakościowa produkcja, która pomimo strasznego rozpikselowania, klimatem i ekspozycją niwelowała ogromną wtedy przepaść pomiędzy grą a filmem. Dużo później kierując się własnymi wrażeniami z przeszłości i przytłaczająco pozytywne. Z pewnymi opiniami zdecydowałem się na zakup MGS5 Phantom Pain i była to jedna z najgorszych decyzji. Napisy we wszystkich cutscenkach, jakby każda była osobnym filmem. Przez pierwsze 5 minut jakiś klaun w stroju lekarza próbował mnie przerazić, albo rozbawić, nie wiem, nie byłem pewien, ale wiedziałem, że gdy tylko dostanę wreszcie kontrolę nad postacią, będę próbował się zabić. Gra mi nawet to utrudniała, bo wtedy nie opowiedziałaby mi o tym, jak wspaniałą jest produkcją. Moje złe, a nawet tragiczne wrażenia z tego tytułu nie przeszkadzają wszystkim pozostałym oceniać go wysoko. To doświadczenie pokazało mi, jak łatwo jest wpaść w pułapkę złudnych ocen krytyków i zagorzałych fanów. Choć ostatnio złe produkcje dostają uczciwe recenzje, to cały system mierzalnych ocen wydaje się być wadliwy. Najlepiej to pokazuje sytuacja z Death Stranding. Niestety nie mam nagrania z gameplaya, ale wybrałem grę, która chyba najlepiej koresponduje z typem rozgrywki, spotykanym w najnowszym dziele kodzimy. W recenzjach popularna skala szkolna od 1 do 5 została wyparta przez procentową. W założeniu zwiększony zakres pozwala. Wychwycić niuanse, które przybliżają tytuł do wyższego stopnia. W praktyce większość poprawnych produkcji otrzymuje oceny w zakresie od 70 do 100 i schodzi niżej tylko, gdy deweloper lub wydawca zawalił sprawę i zasłużył na społeczne biczowanie. Przy tak szerokiej skali można by uznać, że maksymalna wartość oznacza perfekcję, a gry mogą się jedynie do niej zbliżać. W efekcie setki 90. 90. Rozdawane są na lewo i prawo do tego stopnia, że zaciera się różnica pomiędzy dobrą a zaledwie poprawną grą. Wszystkie oceny są subiektywne i próba wyciągania średniej z tych ocen jest równie skuteczna jak wyciąganie średniej z preferencji żywieniowych czworonogów i ich właścicieli. Jestem przekonany, że śledzik na surowo, woda z kałuży i okazjonalnie padina na gołębia zajmowałyby całkiem wysokie pozycje. I raczej nikt by nie był szczęśliwy, gdyby na tej podstawie formowany był nasz miesięczny plan żywieniowy. Jednak są oceny bardziej subiektywne niż inne. Portale gamingowe często utrzymują biznesowe relacje z wydawcami, jeśli bezpośrednio nie otrzymują kasy z ich budżetu promocyjnego, to dostają wcześniej kopie do recenzji. Są firmy, które dzielą recenzentów na grupy i nakładają na nich różne embarga. Przez to recenzent A nie dość, że może powiedzieć więcej, to jeszcze może to zrobić wcześniej niż recenzent B, który swoją ocenę może opublikować dużo później nawet w sytuacji, gdy jego wersja była bardziej okrojona w stosunku do tej, którą otrzymał pierwszy recenzent. I ta sama sytuacja dotyczy niezależnych twórców kontentu. Walka o kontakt u wydawcy ma wymierną wartość. Materiał sponsorowany na pewno jest dobrym dodatkiem, a nawet można się załapać na ciekawe wyjazdy i gifty. Jednak sam wcześniejszy dostęp do gry jest dla twórcy niezwykle cenny, a może i kluczowy dla jego istnienia. Nie trudno zatem się domyślić, że recenzenci mogą być ostrożni w swoich ocenach, by zyskać przychylność wydawców. Poza kasą i przywilejami jest jeszcze zwyczajny fanboizm. Mimo, że część dziennikarzy i recenzentów trafiło do tej branży tylko dlatego, że do gamingu było łatwiej się dostać, to pozostali są takimi samymi graczami jak każdy inny i mają swoje bardziej i mniej lubiane tytuły i gatunki. Tutaj mamy do pewnego stopnia presję społeczną. Krytykując artystę można łatwo się narazić na gniew jego fanów. I choć w przypadku Death Stranding portale nie muszą podlizywać się w firmie Sony, to mimo wszystko, Mogą chcieć potraktować ten tytuł z większą pobłażliwością. W każdej grze istnieje podstawowa pętla rozgrywki, core gameplay lub. Oczywiście tych pętli jest więcej, ale ta podstawowa determinuje to, czym ma być ta gra. Wydaje się, że jest to najważniejszy, jednocześnie najmniej ciekawy element produkcji. Powtarzanie tych samych czynności szybko się nudzi, dlatego do gry wchodzą mechaniki, które mają te podstawowe działania urozmaicić. Co ciekawe, o powtarzającym i mało ekscytującym gameplayu w Death Stranding wspominają również recenzje, które wysoko oceniły grę. Przyglądając jedną losowo wybraną setkę, natknąłem się na wzmiankę o tym, że gra jest sandboxowym ego swojego twórcy. Znalazł się również fragment o tym, że samej gry w grze jest niewiele. Odbieramy paczki w jednym miejscu i zanosimy je w inne. Pozostałe pozytywne opinie również o tym wspominają. Z jednej strony gry są formą sztuki, ale jeśli nie trzymają się ram charakterystycznych dla gry albo traktują je po macoszemu, trudno oceniać je wysoko w tej kategorii. To tak jakbym ci powiedział, że wygrałem konkurs piosenki aktorskiej składając na scenie origami. U wielu niezależnych twórców, którzy komentowali liczbę negatywnych recenzji The Stranding, nawet gdy sami nie byli przekonani do gry, słyszałem, że może się nie podobać, ale trzeba szanować ten tytuł. Otóż nie. Dlaczego musimy szanować Death Stranding, ale wolno nam jeździć na przykład po Fallout 76? Pomijając, że F76 to leniwa kupa niedegradowalnych śmieci prowadzona przez chciwe gobliny. Obie gry postawiły na konkretny gameplay, zrealizowały podstawowe założenia i według recenzentów okazało się to niewystarczające, by dać rozrywkę odbiorcy. Oczywiście zabierając rozgrywkę w Falloutie nic nie zostanie, a Death Stranding ma jeszcze ciekawie zapowiadającą się fabułę, ale to zaledwie połowa sukcesu. Choć fani zwykle wspierają swoich idoli, nawet gdy ci obniżają loty, to seria udanych dzieł nie obliguje odbiorcy do uwielbienia każdego kolejnego. Gdyby tak było, to równie dobrze osobom, które w obiektywnej ocenie są dobrymi ludźmi, powinniśmy pozwolić przed śmiercią zastrzelić bez konsekwencji kilka nielubionych przez nich osób, bo i tak nie powinno to już wpłynąć na ich ogólną ocenę. Jeśli coś słabo sobie radzi jako gra, ale bardzo dobrze jako film, może rozminęło się z powołaniem i zamiast na PlayStation albo Steam powinno trafić na Netflixa. Choć nie zgadzam się z gwarantowanym szacunkiem dla gry, cokolwiek to miałoby znaczyć, to uważam, że są produkcje, które są potrzebne na rynku. Od wprowadzenia mechanik, które mogą przydać się w innych, lepszych tytułach, po wywoływanie dyskusji, czym są gry i jakie oceniać. Jednak sam fakt, że są potrzebne, wcale nie powinno mieć wpływu na ich ocenę. W recenzjach gier przede wszystkim liczy się dla mnie fan Dopiero do jakości rozgrywki doklejane są pozostałe aspekty gry. I choć numeryczne skale dobrze wyglądają i łatwo rzucają się w oczy, to osobiście preferuję podsumowania w kategoriach, które mówią, czy tytuł warto kupić, a jeśli tak, to czy w pełnej cenie, czy na promocji. Jak wspomniałem poprzednio, mamy ograniczony czas i pieniądze, więc również ocena powinna brać to pod uwagę. O samej grze więcej mi powie komunikat, czy warto kupić niż zielony 90 w rankingu subiektywnych wrażeń. Jednocześnie nie uważam, żeby średnie i negatywne oceny Ceny Death Stranding były desperacką walką o uwagę. Albo i tutaj trzeba założyć foliową czapeczkę konspiracją konami, które próbuje podkopać sukces kodzimy. Dla tych recenzentów najwyraźniej ciekawy film nie usprawiedliwia ubogie rozgrywki, choć przyznam szczerze, że jest w grze kilka elementów, które mi się podobają, ale recenzję gry zostawię sobie na inny film. Najpewniej za rok, jak wyjdzie port na PC. No i to tyle w kwestii recenzji w sieci. Dzięki za oglądanie, mówił shifter z ogrysków. W Death Stranding Norman Reedus nosił paczki za lajki, więc hej kierowniku, może dasz lajka pod filmem? A jak nie, to klikaj te drugie lajki tylko z w dół. Jeśli chcesz zobaczyć więcej materiału ode mnie, to oczywiście czerwony przycisk z napisem subskrybuj czeka na Twoje kliknięcie. I pamiętaj, mówmy głośno, jak chcemy, żeby wyglądał świat, wtedy inni pomogą nam go zmieniać.